Cześć, witajcie moi drodzy, w dzisiejszym materiale przedstawię wam film, kiedy Virtus Pro już nigdy nie będzie takie samo w CSGO. A ty, jeżeli pomożesz mi bić pod tym filmem 750 łapek w górę, to już jutro publikuję dla was kolejne wideo. I z racji świąt do wygrania jest tym razem nóż Nivaya, Damasku Steel, Minimalware, warty ponad 350 zł. Aby wygrać, trzeba subskrybować kanał razem z dzwoneczkiem i zaznaczyć wszystkie powiadomienia, zostawić łapkę w górę pod tym materiałem, polajkować mój fanpage, zafollowować mnie na Instagramie oraz napisać komentarz z godziną, o której widzisz ten materiał. Napisz w komentarzu, co dostałeś pod koinkę, a ja przypnę serduszko. Dodatkowo każda łapka w górę pod filmem, jak i na fanpage'u, to 1 grosz na cele charytatywne, także każdy może pomóc. Wesołych świąt i miłego oglądania. CSGOSkins.com jest to strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami do CSGO. Dodatkowo wpisując mój kod ENZO dostajecie darmową walutę na stronie. Pierwszy link w opisie, gorąco polecam. Adrian with a frag of his own and now Pasha is trying to make amends for that previous mistake with two quick fire headshots and a bit of deja vu, except much better in Gambit's favor. He's going to get a chance to essentially do a do-over here. Flash has come through there. Ruthergate, he's going to pick up one kill now. It's a one-on-one. He's got the triple, and he just needs one more tap here onto Space. And of course, it had to be Space again. Oh my God! It's going to be Pasha picking up the quad kill, and Virtus Pro making it to 15. Pronax by Oh Snack. My God! Oh, Pasha! With it all to do, you blink and you miss it, and VP looks to pick up the stick. Oh, and there's the kill from Neo taking down Magus. It is not looking good. They're trying to see if they can get down, but they're standing on top of the fire and getting shot for the smoke. And Viali here to block them off with the smoke, waiting. Cajun goes down. Viali again, he does it with the turret coming in. They're one round away from making it to the semi-finals. Four versus one. We'll see if he can do anything with this. Bombs down and connected. There's the first kill. Something to build upon, but I'm not believing just yet. Up against the double orbs. And all right, now we've got a chance. 50 seconds he's got time to work with Bomb as well. They're divided. Are his biceps big enough to push the plow? Because it's stalled and they need to get to a gas station. They desperately need a round. Back through vent, potentially. Doesn't want to chance it. Movement gets slowed. Has the sight to work with, Lucas. Oh, just barely goes under the crosser. Walks in when he looks away. What a shot! What a shot from Pasha! 6 HP. Plants as open as he possibly dare in the sight. And how does he choose to approach it? Stay on the AK? Because an AWP was down. It's gonna be a one-shot wonder. He's gone towards CT. Fans will urge him over, and he's gonna be audacious. He's gonna go all the way back through vents. Henny just came from there. This was a one versus four. The play of Pasha's life. It's planted so open, Henny's gonna have no idea. Smoke goes on to it. He's not peeking it yet. Pasha needs patience. Henny spotted. He knows he's not on it. Gets him in the open! Time gets a headshot on Pasha now. Neo turning around, he's locked in the corner, he can't do much, he's gonna get one shot, gets a headshot on Shox, he's reloading, he's getting the chance, Smith has to find him, and it's gonna be right now, Neo! Oh my God, Smith! It's gonna open Bialy though, for Lekra as he rotates in through CPL, and a 1v3 situation for Snax. Finds one! Two! Oh, Snax! Snax, what are you doing? Lekra, you know where he is. Oh, he's got a jump. Does he go high ground? Does he go low ground? That's not short. There we go. The jump comes in, but how did he defuse the bomb? Oh, he's got a cover for it. Snax, you got to be fast. You got to be fast. Lekra's coming back out again. In his face. How are you doing this? That's ridiculous. That's three no scopes. Glimmer of hope. They're like, oh, they're killing each other. Finally, we've got a good shot at this. Just and then pranked him. Viali, what is that? Viali! He's in a 1v2 and it's so winnable. He's got 12 HP. Nico's got 6 and Rain's got 18. I wouldn't put it past him. Oh, get out! Get out, Bialy! Let's go! 4 massive kills for Bialy! Pasha waiting. He's gonna go. Oh, the flash timing is perfect. Taco gets him down. No chance for Pasha to strike. Nice shot. Snax up close. And a straight flash high in the sky. They won't be able to dodge. Means he can go back for more. And he certainly will. Finds a second and a third. Snax on fire. What a shot! As he picks up a fifth for Virtus Pro to close. In. You shall not sneak by and you shall not succeed in holding off the rotations. It's Snax that has to do so, one versus two. And Guardian still on that AWP.
Snacks with the same weaponry, but a close position from Edwards is going to force him, funnel him out, but he finds the shot. A lovely shot at that, a guardian! And oh my God, Snacks, have you ever just stolen it from Na'Vi? Absolutely godlike. Oh. Need someone to plug this up. The frags are coming down. Tenski whiffs his opportunity. Bomb hasn't been planted. Here comes the spray down from Bialy. Kirby's there. 9 seconds. Taz is going to stick on the site. Can he go huge and clutch this 1v2? It's do or die for VP. Taz with a first spray down has 7 HP remaining. Goes for the second one and gets it! VP takes us to second overtime. I'm done. I'm actually done. How has he managed to pull that one off? Just Snacks. Does find one. Oh, no. Let's not leave him out of this. The Big Apple and Snacks is hungry. He's got one kill already on the USP. Low HP as well on Guardian and Flamey. He's trying to bait them out, trying to get them into one-on-ones as he dances back and forth between the box. What a shot on Simple! Oh, Guardian, bye-bye! And it's on to Flamey. He's tapped it. Flamey's got a big! What in God's name is that from Snacks? Unbelievable! I've never seen anything like it. What the hell was that? That's gotta be one of the sickest... Teraz wściekł się Magic Boy. Po tej nieudanej rundzie, Neo, jeden trafienie, ale zostaje sam na czterech. No znowu Magic Boy. Znowu Magic Boy, no ten gość jest niemożliwy po prostu. No niemożliwy jest po prostu ten Magic Boy. Niewiarygodny. Neo ma bombę, walczy. Filip, Neo Kubski. Jeden na czterech, obity Magic Boy. Podchodzi pod bombsite górny, tutaj słyszał z flesza, wie skąd przeszedł Rubino. Za chwilę wychyli z niego zza ciężarówki, to może być okazja do sfragowania. Jeszcze chwilę wstrzymał się Neo, nie wiem czy Rubino go namierzył. Chyba nie! I dobrze Neo, przeskanował. Rzucony smoke, będzie matował w tym smoku bombę. Jeden na trzech, Neo dwóch zawodników od łazienek. Na pewno wie Neo, że ktoś stamtąd musi przejść, bo przecież był tam Magic Boy. Sprawdzi sobie respa, zobaczył, że tam jest pusto, 18 kul. Nie przeładowuje Neo, wierzy w to, że tyle kul mu wystarczy. Sprawdzi sobie pozycję, tu nikogo jednak nie ma i powinien wiedzieć Neo, co się wyprawia. Mają kałachy zawodnicy CT, mają dwa defuzy. Neo będzie jednak walczył, zajął sobie dobrą pozycję, może tutaj próbować. Smok na schody, jest Magic Boy, świetnie Neo, jeden na dwóch, Neo jeszcze walczy, jeszcze próbuje. Spekuje bronię bomby zawodnik CT, konflikt na blisko, Neo po raz kolejny, Neo walczy, Neo, jeden na jeden, Neo, koniec, koniec! Neo, jeden na czterech w ostatniej rundzie, to jest niewiarygodne, co ci Virtusi zrobili w tym momencie? Pasza przed szansą, pasza jeszcze na spokojnie, oczywiście po cichutku, teraz ważne, żeby się Hunden nie obrócił. No to może być bardzo ciekawe, zaraz zobaczy rywala, oj nie zobaczył jeszcze przeciwnika. Pasza cały czas spokojnie. Teraz sprawdzi może bombsite. Zobaczył Freezer, będzie Pasza z spajkami. Pasza co teraz wykombinował? Ależ to Pasza ugrał. To było niesamowite zakończenie tego meczu. No ja wiedziałem, że Pasza takie rzeczy też potrafi. It's going to be incredibly difficult having Tao and Snatchy just waiting inside of the connector together. Bomb will get planted if Bondic will confirm so, and the bomb is actually planted for Ivy. There's a player already in there, so this retake may be difficult for Virtus Pro, but definitely possible. They've got utility to make it work. Ooh, Snatchy gets the wall bang over towards Dozier and he follows it up with the second. Beautifully done by Snatchy in the retake. Кстати, неплохая идея, откидывает две флешки, тут максимально пытается разыграть фейк, при этом понимает, где оппонент, еще и красный забирает своего! Визави, и тут выход на единичку! Чекают, вот это да, и не забрали игрока с бомбой, какая жесть происходит, бомб has been planted, деф знает, что здесь один, Тлау далеко, но не справляется с Миху. Ай-яй-яй-яй-яй, как же царский, как же ювелирно красиво разыграли Virtus.pro. И Туау красный вообще, ну не то чтобы там без шансов, ну немного шансов у него было убить оппонента, который находится под коврами. И он сделал это. Вообще четко и знал. И опорник на Б ошибся, и Киндер тоже, да, вроде казалось бы. Позиция была под Б коврами, то есть, ну вот. Вот здесь вот, где сидит. Нужно было убить одного игрока, который с бомбой да, упал, и этого бы хватило, хотя, ну не знаю. Там сразу хелпа была от дефа, и да. Уже было бы гораздо проще. И опять ресет. Мэнни в апдауне, просматривается выход на аплен с плитом. Ну и вот он, собственно, проходит через здесь. Отличная стрельба от Миху, тут же размен. Отличный минус. 5 арморов в атаке, 2 набора в защите у Virtus.pro. 2 флешки диффуза, смоук, флеш и хаешка у Снакса. Хороший размен. Здесь заходит дальше в плент. Оптики играют Бьяли на размене. В итоге 3 в 2 ситуация. И 1 в 3 для KGNB парня, который проспал.
i te smoki będzie można wrzucać na 30-40 sekundę. Tak okazuje się, że trzeba z nich korzystać dużo wcześniej. I Snax, który wiemy, że no lubi zachodzić te akcje od pleców. Sam Snax chyba też poluje na zdobycie eliminacji przy pomocy noża. Do tego jeszcze podniesiona broń. Jeszcze head. Main aim here. Get a bomb plant. That's what they need over on the T side. A bit of extra money. They'll be able to buy into the next, but they want an orb, they want extra utility. They need to get themselves a plant. However, this has just turned into shooting practice for Snatch. Yet to even see his AWP yet, but he's still firing off. Definitely the highlight of the previous Virtus Pro roster that we saw. Jakaś próba mocniejszego wyżej na razie jednak są minimalne, nawet nie minimalne problemy Polaków, bo to jest 4-2, no ale jest, znaczy wiemy, że on potrafi. Do tego jeszcze jakaś może próba mocniejszego wychylenia, nikt nie kryje bomby, nie udało się podłożyć bomby, a Fraxters nie ma czasu, Polacy tą rundę muszą wygrać, ależ ogromny błąd Fraxters w tej rundzie, Snatchy zostaje bohaterem, co się w tym meczu dzieje, Virtus Pro zgarnia 15 punkt, jakim cudem ja się pytam. Udało się złapać Nodiosa pod drewnem, no ale biały, ten widzimy, że cały czas jest wcelowany w domku, dobry granat błyskowy, fenomenalna pestka od białego i Polacy są w stanie to jeszcze wszystko uratować. A szczególnie biały, bo to jest już wyrównanie 2-2. No ale Snatchy jest mocno skanowany, ma spore problemy Polak. Na szczęście jednak udało mu się jakoś przeżyć. No ale zostaje biały, czy on będzie bohaterem tej rundy, bo na to nam się zanosi. Kolejny frag zdobyty, 1-1, biały kontra Lomę. Biały już ze zdobytymi 3 fragami i namierzony też Lomę. Biały zdobywa 4 fragi i po raz kolejny Virtus Pro. Na razie jednak czas na walkę z Hiszpanami, z ekipą Movistar Riders. No jeżeli chodzi o Polaków, ci przegrali rundę nożową, stąd trzeba rozpoczynać w CT. I biały na swojej pozycji już zdobywa 1 fraga. No wiemy doskonale, że Polak uwielbia w tym miejscu grać. 3 fragi zdobyte, Michu do pomocy, zostaje tylko Mixwell. No ten jeszcze obija białego. No ale Michu widzimy, że wychodzi. Polacy świetnie sobie pod tym bombsite'em poradzili. Nawet nie dali okazji. Dlatego też widzimy, że Snatchy jest już gotowy od wentylacji. Ale na razie sam akurat Snatchy potrzebny nie jest, bo to Snax łapie tego fraga. Do tego jakaś próba wyjścia po fleszu. Snatchy, idealny moment na wychylenie. No i widzimy, w jaki sposób Virtus Pro teraz dominuje swojego rywala. Zostaje tylko Lowell. Sam na pięciu. No w poprzedniej rundzie był sam na dwóch i nie sprostał zadania, ale to oczywiście dlatego, że miał bardzo mało HP, no ale teraz jednak samemu na pięciu będzie zdecydowanie trudniej. No widzimy doskonale, że Snatchy sobie z nim radzi, 3 fragi zdobyte, sprawnie się rewanżuje, no naprawdę dynamiczna runda w wykonaniu i jednych i drugich. Logan jednak jest już na plecach, sama bomba też nie jest podkładana na widok i to oczywiście pozwoli Snatchowi dosyć długo przeżyć. Ten jednak myślałem, że stanie w BS-ie, chciał się ewakuować, Snatchy 1-1, on kontra Logan. No i pytanie, kto tą rundę wykończy? Na razie jednak mamy trochę wymian, no Snatchy jest gotowy w PS-ie, namierza Logana, fenomenalny strzał z wyskoku. Sytuacja nam się wyrównała 2-2, ale to pytanie, w którym miejscu jest, no jednak był bardzo mocno otwarty na kontakt rywala i w tym momencie Snax, no musi sobie poradzić. Zobaczmy też, jak podłożona jest bomba ta. Widzimy, że na widok i na maina. I myślałem, że nasz wiele, nasz jednak nie do końca. Tak, zobaczmy, że ma tent. On myśli, że Snax jest w BS-ie. Teraz Snax, przedostając się do maina, może ograć w bardzo prosty sposób rywali. Pytanie, no właśnie, czy LDLC zdąży, bo oni przecież nie mają tego defa. Snax to wykorzystuje, dopiero teraz poleciał smoke. Świetny skan ze strony Snaxa i Virtus Pro taką rundę wygrywa. 2-4. Do tego jeszcze Logan, przygotowany od długiej. To jest świetna zmyłka, korzystająca z dwóch pozycji naraz, ale Michu na to nie daje się złapać. Też zobaczmy, że Virtus Pro w żaden sposób nie rotuje w tym spotkaniu. Snax akurat niecelnie, ale pozycja Tao jest niesprawdzona. Tao może za moment wyniszczyć rywala. 3 fragi zdobyte i zostaje tylko dewodówek. I w ten sposób możliwe, że Virtus Pro za moment zakończy to spotkanie. No może podjąć decyzję o ataku pod któryś BS. Już doskonale widzimy, że to będzie wejście pod bombsite. Będą dole, czeka snajper. O, ależ to była pestka od Snaxa. Sirson nawet nie zdążył zareagować. I kto wie, czy ta akcja Polaka za moment nie zakończy się w końcu zwycięską rundą. Pytanie, czy biały został zauważony? Nie, nie został. Do tego jeszcze Snax łapie eliminację i Polacy próbują odzyskać kontrolę. Brawo biały, złapany Denis. I już z tej przewagi Sprout nic nie zostało. To jest w tym momencie 2-3, a biały nie ma zamiaru zwalniać tempa, zostaje tylko Faven i Sprout mimo dobrego początku miało problem w postaci odpuszczonego dworu. Biały zachodzi akcję od pleców, 3 fragi zdobyte, no jak wcześniej Snax, widać, że jednak to ci najważniejsze na razie ma
ma jakąś eksplozję przy drzwiach, ale Biały mimo to zdobywa eliminację. Sprout i tak nie chce rezygnować z tego pomysłu. Snax, czy on przypadkiem nie jest przygotowany z nożem? Dokładnie tak, Biały do tego jeszcze dokłada eliminację. Cztery fragi od Polaka, zostaje tylko Syrson. 1-5. Za moment Polacy mogą wejść na samego Jerry'ego. Jeżeli poleci dobry flash od Tao, to jest nawet szansa na wygranie rundy. Przypominam, Bombsite B jest bardzo trudny do odbijania. Ależ decyzja Force. Fatalna w tym momencie. Świetny flash. Jerry wstrząsowany. Ależ oberwał. Flit dopiero teraz rotuje. No. Są kamizelki, podniesiona lepsza broń. Nic, tylko wygrać rundę. Zobaczymy, jak to wszystko potoczy się dalej. Ale naprawdę VP ma realne szanse, żeby to zgarnąć. To by było coś. Niestety jednak Snazzy wchodzi pod celownik rywalowi. Tao też. Lekkie kłopoty, ale Almazer jeszcze większy i Biały jest przygotowany na drugiego. To jest oczywiście pułapka na tym zawodniku. No ale Snax nie daje rady. Biały jeszcze odcięty, sam Michu zostaje w tym miejscu. Jak długo przeżyje Michu? Niestety nie za długo. Facecrack jednak nie ma czasu i Virtus Pro wygrywa tą rundę, bo gdzieś tam spalił się Power. Wiedzący, że ta przewaga broni musi być wykorzystana, chociaż i Michu i Biały jeszcze postawili opór. Snaczy się przyłączył i to jest sytuacja 2-1. Michu z podniesionym karabinem, to się jeszcze może udać. Michu, wierzymy w ciebie. Michu kontra Husar. 1-1. Michu! Ależ piękne strzały, Michał! No nie poznaję kolegi! Widzieliście tę pesteczkę? Jeszcze liczymy na dobry atak Polaków. Teraz zupełnie coś innego. Teraz przyspieszone podejście od domku. Biały pod drewnem. Snax już ma informację i to jest pierwszy celny strzał od Snaxa. Jest kolejny. Biały również z fragiem i Snax po raz kolejny w tej rundzie. I wszystko kończy Snax. 4 zdobyte fragi, ale trzeba przyznać, że rywale chcieli zaskoczyć. Była ta informacja, Biały słyszał, że coś tam się dzieje. Nie poleciały żadne granaty na Snaxa. Oczywiście to też jest ważne, żeby wykorzystywać bombę. Ten musi sprawdzić ten domek, tymczasem Snax z kolejnym fragiem. I Czechol zaskoczony, więc to wygląda naprawdę nieźle. 2-2, ale Fire już bardzo blisko. Fire także dorzucony na dżunglę. Snaczy kładzie bombę na widoku i ta bomba niestety nie zostaje podłożona. 10 sekund dla Tao, jeden frag. Tao, przecież Fire jest na schodach. Jeszcze 5 sekund, jeszcze Tao to może zrobić. I Tao daje sobie radę. Wielkie brawa dla niego, to jest koniec tego spotkania. To może być niespodzianka, ale z drugiej strony bez zamknięcia bombsite'u. Może być problem, żeby w ogóle wejść na ten BS. Snax, dobrze wcelowany. Zobaczmy, ile fragów wyciągnie. Jak teraz się trafiony tecek. Ale Snax nie jest na tym bombsite sam. Snax i Michu, doskonała zagrywka. I Zakobor już tylko by dwójkę. Snax znowu się wychyla. Na razie dwa celne strzały. Teraz jest ten trzeci od Snaxa. I jeszcze próbował, jeszcze chciał. Ale Patitek z rewanżem, chociaż Michu na posterunku. I Virtus Pro. Biały chowa się gdzieś w tym smoku. W międzyczasie Michu, oj, no nie, nie będzie żadną niespodzianką, za to Virtus Pro podsadza się pod bombsite'em. Bomba jeszcze nie podłożona, za chwilę może jakaś kolejna podsadzka. Na razie Snax, oj, on tam podejrzewa, Snax, świetny strzał. I przewaga jest po stronie antyterrorystów. Znowu jednak bez defa, ale jest czym walczyć i jest czym odbijać. Tecek wyrównuje, ale musi uważać, bo pod bombsite'em cały czas dwójka przeciwników. Snax za chwilę będzie chciał pomóc od galerii. Ale Mati chowa się jak najdłużej. Mati teraz tarapata. Oj, kłopoty Matiego! W końcu jednak dwa fragi dla zawodników Izakobors. I Snax już tego nie odbije. Tutaj już nie będzie żadnej szansy dla snajpera Virtus Pro. Ale naprawdę w pewnym momencie to wyglądało bardzo. Izakobors ma przewagę jednego zawodnika, ale Snax wykorzystał ten moment. Akurat znikał smoke. Jest wyrównanie, jest 2-2. Virtus Pro rozdzielony, Michu od tunelu, od środka Snax, a ten jeszcze posiada sporo granatów. Zobaczmy na pozycji Izakobors, Patitek wcelowany w okienko, Mati wcelowany w bramę, ale za chwilę ktoś też się będzie musiał zająć tunelem. Michu już wychylony, Mati obrywa od pleców i Michu po raz drugi w tej rundzie jest zestaw do rozbrojania, więc na pewno ta bomba będzie rozbrojona. Na bananie będzie groźnie, tutaj podchodzą terroryści, schowany jeszcze za cementem jest jeden z naszych. Snax przed szansą, ale cały czas myli się Janusz, a tymczasem Biały zdobywa entry fragę dla nas. No i teraz będzie gorąco, Michu namierzony, zdaje się, Michu z jednym, drugim, Michu! Co? Ale Michu! Michu! Niewiarygodne! 1-0 za Virtus Pro! Jak? Jak? Jak?
Oj, pokazał Michu, że to, co robił na terenie, to nie był... Szuka Polaków, Michu tylko sprawdza, ale nie ma co się strzelać. Oj, teraz Michu nie daje rady. I Sotwik wie, zna pozycję Białego. Pytanie, czy Biały da radę? Podskok, Kelly Style, Biały, czy jeszcze raz? Tak jest! Udało się, no niestety ta kamera nam się przełączyła, ale Biały na raty, bo na raty, jak pralkę, jak mikrofalówkę. Wziął, w każdym razie wykończył tę rundę Białe i brawa dla niego, bo nie dość, że Biały na samym końcu zdobył tego ważnego fraga, to przecież Biały jeszcze będzie tego pierwszego fraga, ale jak na razie Snatch nie daje rady, świetny Team Spirit. Michu z jedną eliminacją, ale to jest jeszcze za mało, od środka Biały. 2-3, Biały, kłopoty, ale w końcu fraguje, chociaż jeszcze obijany przez zawodnika spod bombsite'u A. Na szczęście jednak Michu nie zawodzi i Sotwik... Ten wie, że Biały czai się gdzieś tutaj bardzo blisko, chociaż nie sprawdza tej pozycji. Biały 3 fragi, Michu 2 fragi i to właśnie ten duet wygrywa drugą rundę dla Virtus Pro. Sporo zamieszania, ale bo ten na razie nie zadaje żadnych obrażeń i Sotwik, od niego może to wszystko zależeć. Po cichutku Polacy i to jest niespodzianka dla zawodnika Spirit. Disbalance już nie bardzo wie, co ma zrobić, chociaż Chopper jeszcze mu pomoże. Od razu jest wyrównanie, 4-4, Disbalance, Smoke pod siebie, ale Biały nic sobie z tego nie robi. To już drugi frag zdobyty przez polskiego zawodnika, ale Sonda Young celowany, Chopper bardzo blisko, ale Sonda Young chce to załatwić sam, chociaż Biały rewelacyjnie to rozgrywa. I niczym Niko z Face wczoraj, od razu zmiana na snajperkę i Biały zdobywa Ace'a! To on wygrywa tę rundę w pojedynkę. Wielkie ale Snatchy zrobił swoje. I teraz runda Echo po stronie Chaos. Tao. Bardzo ładne full auto od niego na środku. I Gustafsson pozostaje takie nie inne wyposażenie. I to będzie szybkie wejście na bombsite B. Tutaj jednak jest Snax. W bombsite również Michu. Na razie to Polacy z dwoma zdobytymi fragami. Teraz jeszcze raz Snax. Dopiero odpowiada relaksa. Ale zawodnik z kałasznikowym ma tylko 3 punkty zdrowia. Za to Snax radzi sobie doskonale. I to właśnie Snaxor zdobywa 4. fraga w tej rundzie. Rush na bombsite B nieudany.